Masz. U Boku i Hercegnovi vjekovima su dolazili umjetnici, pohodili ovaj grad, ostajali u njemu i u njemu pronalazili inspiraciju. Uglavnom su odlučili ili opredjeljivali se da žive uz more, pored mora, u starom gradu, uglavnom blizu obale. No, Gregor Mihlak, koji je u Crnu Goru na odmor, prošle godine došao iz Poljske, odlučio se za Hercegnovsko zaleđe, odnosno za selo Mojdež, gdje je prije 3 mjeseca stigao, kupio imanje, odlučio da ovdje napravi kuću, da se nastani, da živi crnogorski san, a istovremeno da se bavi svojom najvećom strašću, umjetnošću, vajanjem. U Crnu Goru došao je zahvaljujući svom prijatelju Bartošu Medeju, koji će nam danas pomoći u prevodu, budući da Gregor još uvijek ne govori dobro naš jezik. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Šta vas je najviše fasciniralo u Crnoj Gori, odnosno u Boki? Šta je to što vas je privuklo? Jer nije lako odlučiti, promijeniti život, promijeniti mjesto stanovanja, državu, klimu, narod, na kraju krajeva. Dobiti neke sasvim nove, nepoznate komšije. No ile dobrze zrozumiałem, to no, najbardziej ludzie. Ludzie, w ogóle miejsce przepiękne jest miejsce, morze, góry. Zawsze marzyłem o domku w górach. Mm-hmm. Teraz będzie może w górach nad morzem. Wszystko. Każe da najwyższy naród. Każe da naród niemu veoma je ljubazan. I myśli, że to je była najveći argument, da odlučio da bih želio da žije ovdje. Inače, i my smo isto slovenski narod i u Polsku takođe je slično, ali našo je mjesto gdje ima prelijepu kombinaciju, da i zaleđa ima gore, a ispred njega pa prelijepo more i Boka. I ove boje sve koje imate ovdje, to rekao čovjek da ne može da nađe nigdje, a dosta putovao po svijetu. Tako da kad prolazi ove šumove, vaše šume i bližu ma more, kaže, to njemu je bilo baš drago da taj kombinacija koja može da se ovdje napravi i Hercegnovi može da njemu da. To mu je bilo posle toga da narod je veoma ljubazan, glavni korak da odlučio da bih živo ovdje tako. Vi ste inače po zanimanju stolar, bavite se stolarskim poslovima, ali vajarstvo je, kako ste mi rekli, vaša strast. Kada ste počeli da se bavite vajanjem, odnosno izradom skulptura od drveta i da kažemo da ste samouki ili kako kod nas kažu samonikli umjetnik? No, z samą stolarką to się od 30 lat w sumie już zajmuję, a rzeźbieniem od 10. W tym roku 10 lat minęło. No, jestem samoukiem, wszystkiego uczyłem się sam. Gdzieś tam właśnie poprzez internet znalazłem pierwsze osoby, które rzeźbią. No, tak się tym zakręciłem, zajarałem, że też chciałem rzeźbić. No, tak się to zaczęło. Zaczynałem standardowo od dud, jak każdy chyba. Ale gdzieś tam później w biegu, w czasie zacząłem tymi piłami robić i teraz głównie piłami rzeźby. Mm-hmm. U głównym człowiek se bawi stolarstwem około 30 godzin, tak do onda naprawił wielkie iskustwo. Ovajvajanjem to je dobrih par godine. To mu je najveća sreća kad nađe slobodno vreme i između ovih posla koji treba da odradi. Počinao je kao samouk sa nekimi običnimi alatami i nekoliko vreme, par godine, koristi glavno ovaj ručnu pilu. I 90% posa radi u prirodu, neđe u hladovinu ispod nekog velikog hrasta, u prelijepem ambijentu, tamo mu dolazi inspiracija i neki mir i sve ove ideje koji treba da bi imao za skulpture i drugi dio posla
za Warszawę odziel u Radionicu, tak, oda. Ima długo da to radi, a uglavno isto je riječ kod nas, samouk, kao i kod vas, tako da više se sam čovjek naučio. I neđe gledao na sajtove da vidi kako se to radi, neku tehnike da pogleda, tako da. Inače, inspiraciju nalazite u prirodi, odnosno u životinskom svijetu, to su vukovi, orlovi, medvjedi, uglavnom životinje. No tak, główną inspiracją, tak jak Bartek już tutaj powiedział, są głównie zwierzęta, przyroda. Dlatego też tutaj jestem. No, tutaj wszędzie okolice całe to jest, są dzikie, są piękne. Wszędzie lasy, cisza, zwierzęta. No, to mnie strasznie inspiruje do tego, żeby tworzyć. A tworząc, uwielbiam w ogóle robić zwierzęta. Rzeźbiąc, głównie robię zwierzęta, bo kocham to robić i to z głowy robię. To z tego, co widzę. To mnie inspiruje. Mm-hmm. Je, tak jak ste rekli, uglavnom najviše mu je želja i najviše mu se sviđa da čovjek pravi skulpture životinje. Znači, glavnu inspiraciju nalazi u prirodu, zato što onda kod vas je mnogo, mnogo dosta divlih terenov. Znači, ovako, kad čovjek prolazio i Žabljak i neke druge planine, tako da našao toliko inspiraciju da najviše mu se sviđa da radi sve šta je od prirode. Nose li ove životinje određenu simboliku? Svaka vaša izvajana životinja ima određenu snagu, određenu moć. Ili ovaj vuk kog posmatramo ima i moć i zov. Zov prirode. No tak, no, tak samo jak i wilk, tak samo jak u was jest orzeł, tym symbolem czarnogórskim. To są takie, u nas zresztą w Godle też mamy orła, to są takie właśnie silne zwierzęta i one też inspirują, one tak troszkę nakręcają do tego, żeby je tworzyć, bo one mają w sobie ten symbol jakiś taki, tej właśnie siły, mocy. Bo wiemy, mamy w Godle orła, Czarnogóra ma orła, to jest taki naprawdę mocny symbol, jeżeli chodzi o orła już. Da, da, slaže se i što se tiče ovih životinj kao vuk, medved ili oral, imaju one preveliku snagu. Znači, to ti je kao simbol i isto kako se kaže kao zev naturi, onda ove životinje ponekad dodaju energiju. Znači, jake su. I što se tiče orla, uglavnom i mislim da i kod vas, pa kod vas naravno je u hrb. Jedan hrb postoji tamo orel i isto kod nas glavna flaga. U hrbu imamo orla, tako da ove životinje su kao fundament, kao nešto sigurno šta postoji, šta ima snagu i šta traje, naravno. Mislim da tako je rekao. O čemu najviše razmišljate dok radite? Rekli ste da ove skulpture vama daju energiju, a ipak vi svoju energiju prelivate u te skulpture. O čemu razmišljate? Najviše o čemu? No? Myślisz, no, jak to robisz? Inaczej, no, ja bym to inaczej chciał odpowiedzieć, bo rzeźbienie uspokaja mnie. Bardzo mnie uspokaja, ten świat się zrobił zwariowany, taki szybki w ogóle. Jak ja rzeźbię, jestem sam. Mam tylko słuchawki na uszach, słucham sobie muzyki. Jestem totalnie taki wyciszony, wyluzowany, uspokojony. Bardzo mnie uspokaja rzeźbienie. Dla mnie to jest tak zwany ten mir mój. Mhm. I tutaj nie dość, że tu jest mir, to przy rzeźbieniu jest podwójny mir. Mhm. Dobra. Uglavnom każe da skadaradzi skulpturę. Nalazi go, czego seti wielki mir. Znači, onda uglavnom napravilo se nešto, znaš, na svijetu da je više nešto čovjek trči i njemu baš ispada kad na nekim lijepim mjestu, u lijepim ambijentu, tamo je već mir. A dodatno kad on pravi ovo skulpture, ima samo stavi neke slušavice ili samo prirodne neke zvukove i
dobija Veliki Mir, dodatni kadradiowe skulpte, tako da tomu je najveća sreća tad moment, da je sam i da može da slobodno napravlja neku kreaciju, nešto radi. Birate drvo, ali kako drvo? Ovo su uglavnom hrastove figure. W sumie to jest bez różnicy, jakie jest drewno. Najlepiej się robi w dębie. To jest też taki symbol chyba najlepszego drewna. Mhm. Ale my tu w Polsce mówimy, piła gryzie wszystko. Mhm. Także w każdym drewnie można robić. Dąb jest na tyle szlachetnym i fajnym drewnem, że dla artysty, dla rzeźbiarza jest najbardziej plastycznym drewnem. Najlepiej się robi w dębie. Wbrew pozorom niektórzy myślą, że w lipie, nie? Dąb jest, nieważny czy suchy, czy mokry, jest najbardziej plastycznym, wdzięcznym drewnem. Mhm. Każe da uglawno jest, chrastowo je najlepsze drwo, sa kojim se radi, najbolej i najlakše njemu se radi. Dosta ludzi rekłoby, da to je lipa. Nije to prawda, znaczy u njihovim krugu kaže se da pila grize sve, znači svake drvo da pogrize, ali jeste, hrast ovo je kao isto simbol, nešto što je u naših i mislim slavičkih mitologiji, nešto što je bilo prve. I my imamo reč hrust, znači ovo su male sitne grančice, nešto drvo, da bi se ga uzeo, a inače postoji starinski reč, kod nas je domp, a kod vas kaže se dup, je li tako? Dup, evo to. Znači, najkvalitetniji rad i najlijepe skulpture ili neke druge stvari koje može da se uradi, stolove ili i neke gredy, definitivno hrast, definitivno dup. Tylko nie na wodę. Jeszcze raz? Tylko nie do wody. A... Nie nadaje się do wody w ogóle, na wieś, na morze, na rzeki. Da. Samo da nie dobrą prolazji koło jakie primorskie tereny, gdzie je dosta soli ili neszto. Znaczy nie bliżu, baš bliżu wody. Można da se go zaštiti, ali bolje nedzie u kući ili neszto daje pod krovem da ovako. A recite mi kako radite drvo? Da li nalazite komad drveta u prirodi? Da li je to stariji komad drveta ili volite da izrežete jedan panj i da od njega oblikujete skulpturu? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Czy znajdujesz gdzieś w przyrodzie to swoje drewno, czy raczej zamówisz i jakiś kawałek? Jeżeli znajdę, a coś ma to coś, te drewno ma to coś swoje, no to staram się je zabrać i wykorzystywać te coś w drewnie. W Polsce, jeżeli robię rzeźby na zamówienie, to głównie muszę zamawiać to drewno normalnie ze składów drewna, kupuję i w ten sposób robię, bo drewno też powinno być odpowiednie do danej rzeźby. Ale jeżeli chodzę, mówię, spaceruję po lasach, znajdę stare drewno, jakiś korzeń, coś, tutaj na przykład te kawałki z oliwki, co zbieram, staram się wykorzystywać też te piękne rzeczy, które drewno samo w sobie ma. Jasne. Jedno i drugie, znaczy kad nekad szetał nekim szumu ili nedzie u prirodu, a nije to ništa protiv zakonu ili nešto nije, znaš, krivično, znaczy człowiek lagano nađe inspiraciju, vidi neki stari komad drva, neki koren ili neku grančicu, uvijek proba nađe vlasnika onaj šuma ili nešto, da nije to ništa neprijatno, da bi uzeo, da dogovori, da može da to uzmije, tomu je pa unekad najjednostavnije ili od toga ima baš lijepu inspiraciju i uvijek taj komad je ponekad odradio on neke svoje vreme u šumu ili neđe, dobija on neke vrednosti. Ali što se tiče, pa nije uvijek lako, znači treba da po naručbe neđe u nekih skladište, da poruči, naravno, da svake drvo ili neka gredica ili neka daska mora da ima, da je dosta suva ili ima neku vilgotnost, tako da onda, neću da kažemo pola-pola, ali sa jedne i sa druge strane. Tu, tako nešto. Da.
Vi ste došli ovdje sa idejom, naravno, da radite u dokolici, odnosno u slobodnom vremenu, da se bavite time što volite, a to je vajarstvo, a naravno ovo drugo vrijeme morate da obezbedite sebi egzistenciju, a to je u stvari stolarsko zanimanje. I vidimo na ovom panelu ovdje da ste već izrađivali klupe, stolove, stolice. To su bile određene poručbine. Da li namjeravate da nastavite i dalje da se bavite i stolarskim radom i vajarstvom? No, jeżeli chodzi o te stolarskie, no to głównie z tego żyję, no bo to są rzeczy, które się robi po to, no z czegoś musimy żyć. I tym się zajmuję, tak samo w Polsce i tutaj chcę to też zacząć robić, chcę robić te meble, głównie z tego żyć. Rzeźba była zawsze dla mnie pasją i hobby. Fakt, że to się przełożyło na też fajne zarobki, ale to nie jest, rzeźba nie może być dla mnie zarobkiem, bo straci to swój sens. To ma być pasja i hobby. Jeżeli będę robił to typowo zarobkowo, nie będzie tego sensu rzeźbienia. To stolarstwo jest takie fajne, dobre na zarobek, ale rzeźba to musi być hobby. Nikad by je nie chciał człowiek, aby to mu było nieco glavno, da mu to donosi novac i od toga žije. Inaczej to by izgubiło kao ne dušu, ale ducha. Kao nije to by było isto da ovako čovjek, recimo prilik, mora da uradi, ne znam, 10 skulptur za par meseci, a inaczej nema da ima hljeb ili nešto. Ovo mu je glavno kao pasija, hobby. Znači, uvijek je lijepo da bi nešto zaradilo i dobiju neki novac od toga, ali to u slobodno vreme. To što je prije rekao, njemu to je zamirovanje i tu on dosta u tome uživao, tako da možemo da kažemo glavno je stolarstvo, a ovaj skulptura je nešto dodatne što dopunjava. U tome nalazi spokoj i mir. Da, spokoj i mir i njegova duša se raduje, da kažemo, da, poslije stolarstva. Čuli smo i od vašeg prijatelja Bože Brajovića da ste jedan dio skulptura, odnosno možemo reći veći dio skulptura, poklonili svojim prijateljima, novostečenim prijateljima i komšijama ovdje u Montežu. Czy dobrze zrozumiałem? Pierwsze rzeźby, które zrobiłem? Tak. Tak, właśnie. No, chciałem tutaj zacząłem rzeźbić po to, żeby mnie ktoś zauważył. Zdjęcia robię tych rzeźb do Facebooka, a podarowując je Tobie, Bożowi, te swoje prace, w które wkładam naprawdę serce, ja mam też jakąś taką, cieszę się z tego, cieszę się, jak komuś prezenty daję. Fakt, że nie mogę cały czas dawać prezentów, bo też chcę z tego żyć. Yes. Czekam, aż mi papiery przyjdą z firmy, bo zarejestrowałem tutaj firmę, czekamy na dokumenty. Nie mogę się tych dokumentów doczekać, bo chcę zacząć legalnie, normalnie tutaj i robić stolarkę, i sprzedawać te rzeźby, bo ludzie się o to pytają. I właśnie taki był zamysł tego, że po to były prezenty, żeby ktoś to zobaczył, żeby zaistnieć, żeby to ruszyło jakoś. Jeste. Ove prve skulpture dosta čovjek je poklonio i častivo. Ja sam dobio ni jedan tanjir ili ni jedan lijep šerp ili vazon za cvijeće ili komšu ovdje dobio neku čuka ili sovu. Tako da čovjek ima veliku sreću. Baš mu je drago da vidi uspjeh u drugog čovjeka kad dobije onaj taj poklon ili dar. Tako njemu je baš vruće na srcu i drago da može ovako, ali smije se ovdje malo da jedva čeka da isto napravi firmu. Je u procesu registracije, tu isto sam mu malo pomogao. Pa i naravno dosta naroda počeo da traži. Traži ove skulpture, pa i tu bih htio nešto pa naravno da zaradi u taj dio posla. Tako da i narod biće zadovolan da ima prelijepe stvari u baštu ili neđu u restoranu. Nadam se da smo uspjeli da vas predstavimo građanima Herceg Novog, dakle da smo dobili još jednog komšiju iz Poljske, da smo dobili jednog umjetnika u Herceg Novom. Nadamo se da ćemo vašu izložbu vidjeti na nekoj likovnoj izložbi
odnosno imamo izložbu hercegnovskih umjetnika, da ćete i vi biti zastupljeni sljedećeg puta? Staram się inaczej. Bardzo bym chciał, żeby mnie tutaj jakoś tak fajnie przyjęli. No, chciałbym się czuć hercegowianinem. Nowlianinem, da. No, chciałbym się nim czuć. Mam nadzieję, że nie będę tutaj zawadzał ludziom, że przyjmą mnie. Chociaż chodząc po ulicach właśnie, po to tu przyjechałem, widzę tą międzynarodowość tutaj, to takie, tu jest z całego świata ludzie są, tu nikt na nikogo nie zwraca uwagi, to mi się strasznie podoba. Mam nadzieję, że tak samo mnie przyjmą. Jak na razie z tak niczym złym się tutaj nie spotkałem. To jest niespotykane, no w Polsce się tego nie spotyka. No. Krzywo się patrzy na każdą obcą osobę, nawet z innego miasta. Tutaj, jeżeli słyszę mój polski język, to uwagi nie zwraca. No. Chciałbym być częścią tego hercegnowi. Mhm. Bardzo chciałbym być. Każe da baš bi było njemu drago i želja da ođe kao komši, ili ne kažem ja, ali kao meni je komši pomogao, ođe na selo naš dragi Božo Brajević, kao go prijao, kao je naš, kao je svoj, da i pomogu mu ođe tu na selo, da čovjek zazna običaje i kulturu. Isto bi želio da bi ljudi ga poznali, kao je umjetnik. To što se mu najviše sviđa, kad ide neđe gradom, prolazi. A mještanom ne smeta da gledaju da je kao neki drugi, da je nestaj zemlji, da je iz inostranstva. Kaže da to mu se najviše sviđa, da osjeća se kao naturalno, da niko ne pravi mu problemu, da je stranac. A u Polsku baš je to više ne postoji, može u nekih manjih mesta, ali inače ima malo to da smo malo, mislim, izgubili toga, zato što njemu je cijel da, i zato što se, mislim, i preselivo da nađe neki više mir i toplotu, da može da slobodno između drugih radi, stvara i ima neku lijepu egzistenciju, da tako nešto kaže. Hvala na razgovoru, a vama, Bartoše, hvala vam na ovom prevodu, mada je, mada je Gregori dosta razumio naš jezik i uglavnom ste prevodili odgovore. Pa tako je, komši kaže da sad ima trojku, mora da se još trudi. Svaki dan učimo se naravno reč po reču. Ja sam malo duže ođe, nekoliko godine, ali i Gregor baš brzo, mislim, to ti je par mjeseci i dosta razumije. Mislim, malo stidi, neću da nešto pogreši, ali inače čovjek priča, završava dosta stvari i obavezi sam. Rijetko mi javi ili nekad neki telefon ili nešto da njemu pomognem neku priču. Pa naravno tu sam, zašto da ne. Kao meni je komši pomogao, tako sad je moja tura da kažem da i ja njemu pomognem da čovjek se nađe. A već se našao. A co ja mogę dodać? No to nie ma lepszego nauczyciela życia jak Bożu. A kaže da mu je drago na duši, da nema ti bolje učitela života kao komši. Bože, ođe Brajević. I jezika uči. I jezika, i posao, i svašta pomalu dobijamo. Tako da, sad je, kaže da se osjeća baš mojdežanin i želio bi da je novljanin. Skroz. Da. Nadamo se da se zaista tako osjećate i naravno Herceg Novi je jedan širok otvoren grad i dovoljno velik za sve ljude dobre volje, a posebno za umjetnike. Eto, uvaženi gledaoci, to je bio Gregor Mihlak, čovjek koji je iz Poljske došao opčinjen ljepotom Herceg Novog, Boke, Crne Gore, da ovdje živi, stvara nadahnuto i naravno, kao što ste čuli, da uživa u društvu svojih komšija, na Mojdežu s pogledom na predivnu Boku.